tym miejscu miała stać hitowa Toyota Yaris, a w tym porządny recenzent. Ale że czasy mamy trudne, to dostaliśmy Yarisa ze znaczkiem Mazdy, no i nie. Natomiast jeśli nadal chcecie zobaczyć test jednego z najlepszych, niedużych samochodów do miasta, serdecznie zapraszam. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Powiem Wam, że taki samochód to skarb. Nagrywasz jeden film i masz załatwione dwa modele. Ale już na poważnie, zadajmy może od razu na starcie to pytanie, które może nurtować wiele osób zainteresowanych potencjalnie taką Mazdą 2, czy też Toyotą Yaris. No i właśnie, czy obecna Mazda 2 różni się w ogóle czymkolwiek od Toyoty Yaris? No to spieszę z odpowiedzią. Tak, trzema rzeczami. Znaczek z przodu na masce, znaczek tu i znaczek z tyłu. I to tyle. A tak serio, chociaż to było serio, bo taka jest prawda, ale różnią się wersje wyposażeniowe, a tak naprawdę Mazda 2 i Toyota Yaris to jest ten sam samochód. Także ja dzisiaj będę pewnie często wymieniał nazwę Toyota, mieszał to z Mazda 2 i tak dalej. Także ważne, żebyście to na samym starcie wiedzieli. Może jeszcze dodam dla pełnej transparentności, w Mazdzie 2 po liftingu, a właśnie na taki samochód patrzycie, zostały troszkę zmienione zderzaki, aby bardziej upodobnić ten samochód do gamy Mazdy. Ale generalnie dwójka i Toyota Yaris to jest praktycznie ten sam samochód. No i żebyśmy mogli przejść do rzeczy, jeszcze kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim dzisiaj Car Vertical, czyli serwis, w którym bez wychodzenia z domu sprawdzicie historię samochodu, którym jesteście zainteresowani. Bo zobaczcie, przykładowo ktoś chciał kupić Volvo V60 z 2015 roku, nie jest ono kradzione, zgadza się stan licznika kilometrów, tak samo stan finansowy i prawny, ale było uszkodzone. I o ile sama ta informacja dużo nam nie mówi, możemy sobie kliknąć zdjęcia, no i patrzcie. Kto z Was chciałby kupić taki samochód? Ja z pewnością nie. Możemy sobie zobaczyć kolejne zdjęcia i tak naprawdę zaoszczędziliśmy minimum kilkaset złotych na podróż czy na eksperta, który sprawdziłby to za nas. Car Vertical to oczywiście nie tylko zdjęcia, możemy sobie sprawdzić, czy zgadza się specyfikacja samochodu. Podobnie jeśli licznik był kręcony, to również znajdziemy taką informację, tak samo o kradzieży. Także pamiętajcie, aby przed zakupem używanego samochodu zawsze sprawdzić to auto w serwisie Car Vertical. Jeszcze raz przypominam, klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, raport pobierzecie aż 20% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, lecimy z tematem. Ja przeważnie w tym miejscu zaczynam od bagażnika, przestronności i tak dalej, ale nie to jest w tym samochodzie najważniejsze. Najważniejsze jest to, co mamy pod maską. Najważniejsza jest jazda, a w zasadzie to, co daje nam, to, co jest pod maską. Także zacznijmy od samych cyferek. I znajdujemy tu układ hybrydowy składający się z benzynowego, trzycylindrowego silnika o pojemności 1,5. Dysponuje on mocą 92 koni mechanicznych, a wraz z silnikiem elektrycznym cała hybryda to 116 koni mechanicznych i 169 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Prezentowany samochód rozpędzi się maksymalnie do 175 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,7 sekundy. No i właśnie, co to nam daje? Otóż ja tym samochodem od odbioru jeżdżę głównie po mieście. Teraz jest akurat pusto, ale jeździłem w korkach, nawet w takich dużych korkach, to były wyjazdy przed długim weekendem. Wszystko stało. Wiecie, jakie ja wyniki spalania tutaj uzyskuję? Może tak, mój rekord to jest 3,6. Taka normalna jazda na co dzień, kompletnie bez starania się o cokolwiek. 4,1, 4,2, teraz mam 4,1. Generalnie w wielu samochodach ciężko jest spalić mało, a w Mazdzie 2, czy tam w Yarisie, ciężko jest spalić dużo. Ja naprawdę, co bym nie robił, jakbym nie jeździł, to chyba jeszcze ani razu nie widziałem tutaj cyferki 5. Mówię o jeździe w mieście, bo to jest bardzo ważne. I jak się postarasz, jak będziesz korzystać z trybu B, przewidywać sytuację na drodze i tak dalej, no to spalanie rzędu 3,6, bo to da się zrobić. No to jest coś niewiarygodnego, przynajmniej dla mnie. Albo może nie niewiarygodnego, coś fantastycznego. Tym bardziej, że odbywa się to w takich warunkach, gdzie mamy poniżej 10 sekund do setki. To nie jest rewelacyjna wartość, ale ona jest wystarczająca dla większości klientów, szczególnie
znowu chciałem powiedzieć Yarisa, ale Yarisa też, Yarisa czy Mazdy 2. To nie są samochody do szaleństw. Poniżej 10 sekund spalanie 3, 6, 3, 8, 4, wow. Teraz kwestia, co stanie się, jak wyjedziemy na ekspresówkę czy na autostradę. Ja od razu zaznaczę, ja tym samochodem nie miałem okazji zrobić, nie wiem, 1000 km z pełnym załadunkiem, z rodziną i tak dalej. Nie jestem w stanie tego zrobić każdym samochodem, tak jak na przykład niedawno Peugeotem 408. Nie wiem, czy już wrzuciłem ten film, czy on dopiero będzie, ale tam zrobiliśmy pewnie z 1200 km ekspresówki, autostrady, pełen bagaż. Tam mogę się wypowiedzieć. Tutaj zaznaczam, wypowiadam się na takich dystansach, gdzie przejechałem 30, 40, 50 km po jakiejś drodze ekspresowej czy autostradzie, no i powiem Wam, co w takich warunkach osiągałem i jechałem sam. No to komputer wskazywał mi wtedy na ekspresówce jakieś 5,5, może troszkę mniej, autostrada 6,2, 6,3, coś takiego. Dajcie znać, jeśli macie dwójkę czy Yarisa i po prostu użytkujecie go dłużej, właśnie załadowani, nie wiem w sumie, czy jeździcie takim samochodem, takim niedużym samochodem, na przykład z rodziną na wakacje, ale pewnie tak. To dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawy, jak to wychodzi u Was. W każdym razie tutaj też dla mnie zaskoczenie na plus, bo jak to wiecie, hybryda mniej w mieście, więcej w trasie, tu też tak jest, ale na szczęście więcej tu nie znaczy dużo, bo to są bardzo akceptowalne wartości. Dobra, to jest ta najważniejsza rzecz, chociaż ta druga, o której zaraz powiem, też jest bardzo ważna, przynajmniej dla mnie. A co to jest? No to jest to. Skrzynia CVT czy ECVT, generalnie skrzynia bezstopniowa. Jeśli oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja tych skrzyń nie cierpię, bardzo delikatnie mówiąc. Jeździłem CHR-ką chyba z 2019 roku, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 2 lata, coś takiego. I to był spoko samochód na to, do czego ja, na to, jak ja go wykorzystywałem. Ale ta skrzynia to był dramat. Mówiłem to wiele razy, ale powiem jeszcze raz, żeby podkreślić to, co dotyczy tej skrzyni. Te wcześniejsze CVT Toyoty powodowały, że każde przyspieszanie to było takie jednostajne wycie. I to było mega nieprzyjemne. Nie przejdzie mi przez usta, że ja to polubiłem, bo tak nie jest. Ale tu jest zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. A wręcz powiem nieporównywalnie. Oczywiście ta skrzynia nadal powoduje to, że mocno przyspieszając ten silnik wyje. Ale to po pierwsze jest mniej natarczywe. Mamy tutaj mniej takiej charakterystyki jazdy tramwajem. Znowu powiem, ona nadal jest. Ale przy takiej normalnej jeździe, tak jak ruszam teraz, jak się z nikim nie ścigam, jak jeżdżę po prostu normalnie, tak jak się jeździ Mazdą 2, to ta charakterystyka jazdy tramwajem jest zdecydowanie mniej odczuwalna i naprawdę wielkie brawa tutaj za ten aspekt. Nie powiem cały czas i pewnie nigdy nie powiem, że ja te skrzynie CVT, skrzynie bezstopniowe lubię. Ale przeszkadza mi ona nieporównywalnie mnie i to jest dla mnie przynajmniej tak samo ważne jak to niskie spalanie. Naprawdę tutaj duży plus. I jeszcze jedna całkiem fajna rzecz. To jest oczywiście samochód nieduży. On ma też nieduży rozstaw osi. Ale co to powoduje? Otóż prowadzenie tego samochodu przypomina trochę jazdę go-kartem. On oczywiście nie jest tak szybki, ale umówmy się, Mazda 2 nie służy do ścigania, ale sama jazda po zakrętach naprawdę tutaj potrafi sprawić radość, bo to jest taki właśnie mały go-kart. Bardzo fajna rzecz w świecie dzisiejszych wszechobecnych crossoverów czy SUV-ów. Bardzo mi się to podoba. No ale dobra, jak mówię o rzeczach, które mi się podobają, to przejdźmy do tych, które podobają mi się mniej. Powiedziałem o trasie, czyli wyciszenie. Tak jak chyba w każdej Toyocie, tutaj do stówki jest ok, ale wszystko powyżej robi się naprawdę coraz gorzej. To nie jest samochód służący do jazdy po autostradzie, wiadomo, ale pewnie są osoby, które go tak wykorzystują. To polecam, sprawdźcie poziom głośności, jaki tutaj panuje przy jeździe 140, nawet 130 czy 120 na godzinę na ekspresówce. Jest tutaj moim zdaniem dość głośno. I w sumie jak ktoś ma kontakt z Toyotami, no to Ameryki nie odkryłem. W Mazdzie, w pozostałych modelach na szczęście jest lepiej. Może podsumuję to tak. Jest tutaj tak samo głośno jak we wszystkich nowych Toyotach i tak samo głośno jak było we wszystkich Mazdach do 2019 czy 2020 roku. Jeśli macie czy mieliście kontakt z tamtymi samochodami, no to właśnie tak jest tu. Ale też żeby nie było, nie demonizujmy tego. To nie jest tak, że tym samochodem nie można sobie pojechać nad morze, bo można. Tylko po prostu jest tutaj głośniej niż w wielu konkurencyjnych samochodach, w konkurencyjnych markach. No i dobra, to wiecie. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłbym Wam uwagę, to siedzisko, które moim zdaniem jest bardzo krótkie. Przypasujcie się do tego, czy to będzie Wam odpowiadało, bo
ktoś powiedział, że jest ok, albo nie jest ok, to jest bardzo indywidualny aspekt. Wy będziecie jeździć tym samochodem, a nie na przykład ja. I to, że mnie nie pasuje, to nie znaczy, że wam nie będzie pasowało. Tym bardziej, że tak mi się przynajmniej wydaje, ale to jest generalnie auto bardziej dla kobiet. Więc może to nie ja się powinienem wypowiadać, ale zwracam na to uwagę. No i jeszcze jedna rzecz, multimedia. To nie są już takie multimedia, jak to było właśnie w Toyotach jeszcze parę lat temu. No moja CHR-ka i multimedia to były rzeczy, które naprawdę nie szły ze sobą w parze. Tu jest dużo lepiej. Mam Android Auto, które jest bezprzewodowe, ale na przykład dźwięk czy nagłośnienie bardzo przeciętne. Chociaż nie mogę oczywiście nie zauważyć jednej rzeczy, czyli obsługa klimatyzacji. Wiecie, że ja mam świra pod tym względem, ale naprawdę często mnie to tak denerwuje. A tutaj pokrętła, przyciski, wszystko jest na tym panelu. Nie musimy wchodzić gdzieś w jakieś tutaj magiczne ustawienia, schowane jakieś przyciski czy jakieś suwaki. Normalna obsługa, tak jak to było kiedyś i kiedyś było dobrze, więc tego nie ruszajcie. Dobrze, że tutaj tego nie ruszają. Bardzo proste, bardzo praktyczne, tak jak powinno być. No ale dobra, jak już przenieśliśmy się do środka, to może to kontynuujmy. Zaglądamy do bagażnika. A ten oferuje 286 litrów pojemności, czyli mniej więcej tyle, ile możemy spodziewać się w tego typu samochodzie. I raczej nie szukajmy tutaj podwójnej podłogi. Ok, to tak wygląda sytuacja w bagażniku. Wiadomo, że to nie jest samochód do przeprowadzania się, no ale sprawdźmy też, co słychać na kanapie. No i przy moich 182 cm wzrostu, o dziwo, mam miejsce na kolana. Mam też miejsce na stopy. I to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Jednak nad głową nie jest już tak różowo. Ja tutaj co prawda się zmieściłem i dałbym radę jechać. Myślę, że dałbym nawet radę jechać dalej, ale jeśli coś miałoby mi przeszkadzać, no to właśnie ta przestrzeń, czy może brak przestrzeni, brak wystarczającej przestrzeni nad głową. Ale przed kolanami jest naprawdę zaskakująco dobrze. Trochę nie wiadomo po co, ale w sumie spójrzmy też jak zawsze na Grześka, dla którego był to chyba jeden z najtrudniejszych testów. Dał radę tu wsiąść, ale jechać dwójką gdzieś dalej, to by raczej nie chciał. Także tak to wygląda z tyłu. Przeskoczmy jeszcze na chwilę na miejsce pracy kierowcy. No i tutaj to, na co ja od razu zwróciłem uwagę, czy może czego poszukałem. Jest auto hold, także super. Mamy też tryby jazdy. O nich myślę, że nie ma co jakoś szeroko opowiadać. Może poza tym, że mamy eco, mamy power, gdzie jest włączony cały czas silnik spalinowy. Ale mamy też tryb EV, czyli takie wymuszenie jazdy na prądzie. On działa wtedy, kiedy ten samochód da radę jechać na prądzie. I w ogóle, bo chyba o tym nie powiedziałem, to auto i też z tego bierze się tak niskie spalanie. Mam teraz 3,8, jakby ktoś nie wierzył, no nie mam jak tego pokazać. To auto wtedy, kiedy może, jedzie, wykorzystując silnik elektryczny. Jazda w korku, podjeżdżanie, gdzieś tam stanie, czekanie na kogoś, to póki nie musi, to nie korzysta z silnika spalinowego. Stąd biorą się takie wyniki i stąd też taka często fajna, płynna charakterystyka jazdy, zaburzona sytuacjami, kiedy po prostu włączy się silnik spalinowy, albo kiedy to wy musicie, naciskając mocniej gaz. Bo to jest silnik trzycylindrowy. Nie da się uniknąć tego, nie wiem jakiego słowa użyć. To jest taki warkot, takie może trochę zawycie. Robi się tu po prostu dużo głośniej. Nie da się tego uniknąć, ale wykorzystując ten samochód głównie w mieście, a on przecież po to jest, bardzo dużą ilość czasu będziecie spędzać, korzystając z silnika elektrycznego i to jest super. No ale dobra, żeby móc podsumować ten samochód, to sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Aktualnie Mazda 2 oferowana jest tylko z jednym układem napędowym, czyli 1.5 Hybrid i ECVT. Występuje w 5 wersjach wyposażeniowych, gdzie najtańsza Primeline to przynajmniej 101 900 zł. Przeskakując do trzeciej Exclusive Line, to minimum 117 900 zł, a cennik zamyka Homura Plus i tutaj przynajmniej 138 700 zł. Jezu, ale to jak to? Ale za co? I teraz zobaczcie, jaką mamy dziś sytuację. Jak kiedyś decydowałeś się, czy decydowałaś na przykład między Mazdą 2 a Mazdą 3, to powiedzmy, że Mazda 3 kosztowała, nie wiem, 110 000, a Mazda 2 75, jakoś tam już wyposażone. I cena w bardzo dużej mierze decydowała o tym, czy wybierasz dwójkę, czy trójkę. Dzisiaj dwójka i trójka
kosztują bardzo podobne pieniądze. Tak dzieje się w wielu markach. I czynnikiem decydującym o wyborze takiego niedużego autka miejskiego jest to, że ty chcesz mniejszy samochód. Czyli odwrotnie niż przeważnie. Bo jednak większość klientów woli zapłacić tyle samo za więcej samochodu, a nie za mniej. I ktoś może powiedzieć, no ale dobra, no to po co kupować mniejszy samochód? Przypomnę znowu, że ja samochody sprzedawałem i wierzcie mi, nawet znam takie osoby. Są kierowcy, którzy wolą mniejszy samochód, bo na przykład mają większy gdzieś tam na trasy. Bo tym samochodem mega prosto zaparkować, właśnie nie powiedziałem o tym. Manewrowanie w mieście, parkowanie, szczególnie gdzieś tam cofanie, to jest bajka. To jest tak prosty samochód w tym aspekcie w obsłudze, że to jest wielkie wow. Naprawdę manewrowanie nim, czy nią, to jest bajka. I właśnie wielu klientom, może niewielu, ale niektórym klientom o to chodzi. Z premedytacją kupują mniejszy samochód za tyle samo, ile kosztuje większy. Jednakże to oczywiście powoduje, że dziś na ulicy tych samochodów jest mniej. Czy będzie mniej? Chociaż nie, myślę, że już tak jest. Zobaczcie, ile kiedyś było Yarisów. Gdzie się nie odkręciłeś, czy odkręciłaś, to jechał Yaris. Dzisiaj już tak nie jest. One są oczywiście na drogach, bo to są świetne samochody. Tak jak zacząłem, moim zdaniem to jest jeden z najlepszych samochodów typowo do miasta. A może nawet najlepszy. Mazda 2 czy Toyota Yaris, wszystko jedno. Natomiast tym czynnikiem decydującym jest cena. Bo ten samochód kosztuje dziś często tyle samo, co samochody kompaktowe, co samochody większe, co pewne crossovery. I jemu jest coraz ciężej z nimi rywalizować. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, sam znam osoby, które wolą auto mniejsze. I właśnie do nich skierowana jest dzisiaj Mazda 2. Czy tam Toyota Yaris. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym modelu, szczególnie jeśli macie dwójkę czy tam Yarisa, to o tym spalaniu. Bo jestem bardzo ciekawy, jak to wychodzi u Was na ekspresówkach czy na autostradach. I też w mieście. 3.7 cały czas spada. Ja nie mam czegoś takiego, że jara mnie jazda o kropelce w większości samochodów, bo nie zwracam na to uwagi, tak powiem szczerze, ale tu zwracam. I to mnie cieszy, że cały czas spada. Jest dzisiaj wolny dzień, jest pusta Warszawa, ale 3.7 w mieście to jest coś, co naprawdę robi wrażenie, przynajmniej na mnie. I jeszcze jedna rzecz, bo nie mogę o tym zapomnieć. Ogromne podziękowania dla warszawskiego salonu Mazda Bołtowicz za kolejne użyczenie samochodu do testów. To jest miejsce, które ja już Wam wielokrotnie polecałem. To jest miejsce, w którym bardzo wielu z Was, a wiem o tym, bo do mnie piszecie, zamówiło swój samochód i kolejnym osobom zainteresowanym zakupem nowej Mazdy, ja to miejsce z czystym sumieniem polecam. Mazda Bołtowicz, Warszawa Ursynów. Wszystkie kontakty macie w opisie. No dobra, z mojej strony na dzisiaj byłoby to już tyle. Poproszę jeszcze na koniec, tak jak zawsze, jak macie sekundę, to oceńcie ten materiał. To jest dla Was chwilami, to naprawdę bardzo pomaga. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz, bo zacząłem serię samochodów używanych. Może takich samochodów szukacie, więc też takie będą się pojawiały na kanale. Także subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.